Spokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 8 maja. W Polsce obchodzimy uroczystość świętego Stanisława, biskupa i doktora Kościoła, patrona Polski. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, który oddaje życie za swoje owce. Również dzisiaj obchodzimy uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, który starał się być takim dobrym pasterzem na wzór Pana Jezusa, dobrego pasterza. Święty Stanisław zabiegał o dobro wiernych, dbał również o ubogich, starał się utrzymywać dobry kontakt z kapłanami swojej diecezji po to, żeby wspierać działalność duszpasterską. I był takim pasterzem, który był bardzo bezkompromisowy, potrafił zawsze mówić prawdę. Powiedzielibyśmy, był takim duszpasterzem asertywnym, który potrafił w oczy, nie poza plecami, ale w oczy, powiedzieć prawdę, nawet jeśli trzeba było upomnieć władcę. Właśnie upomniał króla, Bolesława śmiałego, powiedział mu na temat jego grzechów i wezwał go do nawrócenia. Powiedział to prawdopodobnie nie po to, żeby upokorzyć króla albo żeby w jakiś sposób zachwiać jego autorytet, ale chciał przede wszystkim dobra króla, żeby on się nawrócił, żeby nie starał się tylko przybierać pozory tego, który jest dobry, bo sprowadza duchownych, bo funduje kościoły, ale powinien sam prowadzić życie moralne. I dlatego święty Stanisław jako jedyny spośród otoczenia króla potrafił mu wprost powiedzieć: królu, błądzisz. Nawróć się. Król Bolesław śmiały został rozwścieczony taką zdecydowaną postawą i upomnieniem świętego Stanisława, do tego stopnia, że kazał go zabić. I dokonał tego podczas sprawowania eucharystii. Biskup Stanisław otrzymał siedem uderzeń ostrym narzędziem w tył głowy podczas sprawowania eucharystii. W związku z tym stało się to ogromnym zgorszeniem. Król spotkał się z ogromnym sprzeciwiem do tego stopnia, że musiał opuścić kraj. Również, kochani, w naszym życiu nie jest nam łatwo upominać kogokolwiek, bo po pierwsze, musisz sam być w porządku, po to, żeby nikt ci nie zarzucił, słuchaj, popatrz na siebie, ty innych upominasz, a sam jesteś w porządku, taki jesteś święty. Po drugie, upominając innych, musisz mieć świadomość, że czasem niektórych przyjaciół będziesz tracił. Takie osoby, które nie będą w stanie przyjąć Twojego upomnienia jako przysługi ku temu, abyś wzrastał wierze, ale potraktują Ciebie jako kogoś, kto w jakiś sposób powodowany jest jakąś agresją wobec tej osoby. Po trzecie, jeśli okaże się, że upominasz swojego szefa, możesz narazić się swojemu szefowi i może niestety obrócić się to przeciwko Tobie. Natomiast mądry człowiek, jeżeli pójdziesz i upomniesz w taki odpowiedni sposób, to jeszcze ci podziękuję za to, że chcesz kogoś uratować i naprowadzić na właściwą drogę, bo może ktoś nie widział ze swojej perspektywy swojego błędu, natomiast ty otworzyłeś komuś oczy. Jezus, mówiąc o upomnieniu, mówi o tym, że najpierw należy upominać w cztery oczy. Jeśli ciebie nie posłucha, wówczas wobec drugiego świadka, natomiast później wobec kościoła, społeczności. Natomiast jeżeli nie będzie chciał ciebie posłuchać, to zostaw, uszanuj jego wolność, niech robi jak chce. Kochani, jest takie męczeństwo, kiedy ktoś oddaje swoje życie za wiarę, albo za drugiego człowieka, albo za jakiś ład moralny, ale również bywa takie tak zwane białe męczeństwo, czyli wtedy kiedy spalasz się dla dobra innych, poświęcasz swoją energię, swój czas, nawet narażasz swoje zdrowie, swój wypoczynek po to, żeby innych ratować, żeby innym pomóc. Jest to tak zwane białe męczeństwo, jest to takie powolne umieranie dla dobra innych. Białe męczeństwo występuje również wtedy, kiedy ktoś jest fałszywie oskarżany. Kiedy opinia publiczna już wydała wyrok na takiego człowieka, on nie potrafi się bronić. Pan Bóg zna prawdę, ta osoba zna prawdę, ale nie potrafi znaleźć wystarczających argumentów, żeby kogoś przekonać, że tak naprawdę jest niewinny. I może się zdarzyć, że ta osoba, pomimo wszystko, nie wycofuje się, idzie swoim torem, mogłaby uciec się do różnych Niezbyt uczciwych wątków, po to, żeby siebie uratować czy wybielić, ale ta osoba chce wciąż być fair przede wszystkim wobec Pana Boga. To jest też takie białe męczeństwo. Myślę, kochani, również, że białymi męczennikami można nazwać tych wszystkich, którzy idą do jakichś niebezpiecznych miejsc, na przykład do miejsc, gdzie panuje jakaś choroba zakaźna, tak jak trąd, również do takich miejsc, gdzie ich życie i zdrowie jest zagrożone, ale nie rezygnują, nie chcą zostawić swoich podopiecznych, Swoich owieczek, chcą po prostu towarzyć, towarzyszyć im do ostatniej chwili. I każdego dnia właściwie zmagają się z lękiem, ale mimo wszystko nie rezygnują. Mimo że ich cały układ nerwowy odczuwa to bardzo dotkliwie, to oni nie chcą zostawić swoich owieczek i oni będą tam trwali do samego końca. Skoro mówimy kochani o męczeństwie, to jeszcze jedno zagadnienie przyszło mi do głowy. Mianowicie czasem zdarza się, że ktoś robi z siebie. Męczennika, takiego cierpiętnika. Jest to bardzo negatywna postawa. Wtedy, kiedy ktoś stara się skupić na sobie i chce być w centrum zainteresowania, i chce wzbudzić litość albo podziw innych ludzi, wówczas taka postawa nie jest dobra. Prawdziwy męczennik to ten, który walczy w obronie wiary. W obronie moralności albo drugiego człowieka. Jest to prawdziwa postawa męczennika. Więc, my, nawet wtedy, kiedy jest nam ciężko, to nie starajmy się robić siebie męczenników, ale czasem może tłumaczmy, że może są inni ludzie, którzy, którzy mają gorszą sytuację, bardziej cierpią niż my. Każdy z nas, kochani, może być właściwie męczennikiem, może to się dokonać przez jednorazowy akt oddania życia za wiarę. Albo może to być też takie powolne umieranie, oddawanie siebie Panu Bogu i ludziom. Na ten czas, kochani, takiego obumierania dla świata, dla siebie, aby żyć dla drugich, żyć dla Pana Boga. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa, do jutra.